Czasami jest tak, że jak auto jest świeżo przywiezione na placyk, to jest jeszcze niewymeldowane i tak też było w zeszłym tygodniu. Pozdrawiam Szczecin. Widzu kupił Renault Megane, piękne. Ja odebrałem dokumenty. Dwóch właścicieli. Wszystko się zgadza. Ciule? Chyba ciule. Odebrałem na pocztę, pójdę jeszcze przed końcem tygodnia, wyślę, żeby to wszystko ręce i nogi miało. Placyk z grubszymi tematami. Tutaj kupiliśmy Passata w 18 roku takiego. Kupiliśmy za 14 chyba 700 euro. 600 może? 500, nie pamiętam. Taki był czarny, na zwykłej lampie, parę kroniki przód tył. Komforty miał siedzenia, też wirtual. 14,5, tu pan Alik ma fajne ceny. I zatowarowany jest tak rześko, że czasem się mu nie mieszczą i wstawia za płot do sąsiada. GT? Zwykły, ale sedan. Ładna rzecz. Troszkę te taborety wąskie, ja mam taką dupę szeroką. Biodra mam rozłożyste, a mógłbym rodzić dzieci. Taka zacna murzynka z Zimbabwe. Zdarło baner panu Alikowi. Ten piękny stoi tu już z półtora miesiąca. Niewątpliwie urodziła Franca. Coś koło 9 euro pamiętam. Motor 5-litrowy. Była kartka, jest 8900, tak. 8900. Piękna ci ja jestem. Lecimy na kolejne place, bo samo się nie zarobi. Gdzie ja parkuję? Chwileczkę. Czujnik. Na bramę. Przez siatkę. Po boku ryśnięta. Po całym boku. Klapa tylna też ryśnięta. I te drzwi ryśnięte. I zderzak był ryśnięty, lampa rozbita. Cała dookoła pokiereszowana. Lotko spoiler. Prawie jak BMW 4.6 wyglądał z tym spoiler. Co tu się w ogóle pod tymi placami dzieje, naprawdę? Czasami aż nie wiem, co powiedzieć. I 20 nowa. Są takie w kącie. Siedzi w kącie, gryzie prącie w automacie. Tamtych drzwi nie ma, rozumiem. Wyjrzymy, jak wyjdziemy zza płotu. Ale te drzwi ma. Tymi da się chodzić. Tyle lat ma Hyundai już. Morgan, kiedy szef patrzy, kupejka. Może by łyknął. Ale Hyundai, zobaczmy te drzwi. Mocno. Mocno, bo i dach. Próg niby cały, ale lekki banan jest. Nie było zdrowo. 7 nabyte, widzę świeżo. Taka 7 to chyba. Na rumuńskie stepy jak armańskie raczej. Bank? Nie, podnoszona. A 6 w sedanie. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Hu, hu, hu. Niestety 3-litrowa. Niestety 3-litrowa. Ja wiem, czy niestety. Oprócz akcyzy to innych minusów nie odnotowano. Co jest? Przetarcie po boku prawym jest, manualna jest, półskórka jest, telewizja jest, nawigator jest. Ładne kółko jest, bo przetarty plus klosz.
Hans Klosz, Klos, przepraszam. Pięknie mi to dzisiaj idzie, już 4 auta zakupiłem. Te zlecenia, jak są naprawdę ciekawe, to ta robota idzie jak wściekła. A szef do roboty oczywiście, żeby się nie wywyższać, klasykiem. Nie wierzycie? Zarejestrowany klasykiem, klasycznie, spokojnie. Pyr, 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 pyr. Ale jak? Ładnie. Całe. Półskóra granatowe. Środki. Za 3000 to ona nie będzie. Ten próg to ja jestem przeciwny jakim progom i otwieraniu zimą szyb w taki sposób. Jest cena stop. Zgadujecie? Oldtimer. 87 rok, 190 przebiegu, 72 konie mocy, automat, diesel. Takie czasy. Kiedyś kosztowały 2000 zł polskich. No patrz co się dzieje. Bez klimy. Patrz co się dzieje, jak czyściutko. Zdrowia dla Państwa. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.